Dla mnie Stefania Grudzińska to jest uśmiech i lekkość. To jest pierwsza dama polskiego dowcipu, żartu, humoreski. Umierała ze śmiechu, kiedy się o niej mówiło, jako o pierwszej damie. Napisała książkę Nie ma się z czego śmiać i zadedykowała mi ją następująco. Kochana moja Agatko, pomimo tytułu, pośmiejmy się. Stefania miała do siebie stosunek pełen wspaniałej autoironii i swoje teksty nazywała twórczością przez małe tfu. TVU, to był taki neologizm Jerzego Jurandota, który wynalazł ją, kiedy jeszcze była girlasą, w teatrzyku w Cyrulniku Warszawskim u Jaroszego. Jaroszy był jej wielkim przyjacielem i tak naprawdę wspaniały konferansjer, który z Węgier przyjechał do Polski, jak się mówiło, dla Hanki Ordonówny, wykreował tak naprawdę Stefanię i sprawił, że z tancerki przeistoczyła się w coś więcej. Zaczynała występować już na scenie i tak jak powiedziała potem, mimo iż nie wyobrażała sobie życia bez tańca, wybrała zawód, który nie pokazywał zmarszczek. Czyli okazało się bardzo szybko, już w latach 30., że potrafi składać słowa, że była dobra w gadaniu, jak ona sama o sobie mówi. I tak naprawdę zadebiutowała w owych zabawnych tekstach jeszcze przed wojną, aczkolwiek przed wojną nigdy nic nie ukazało się pod jej nazwiskiem. Natomiast potem mówi, że jej pisanie, jej felietony, jej humoreski wzięły się z radia. Po wojnie znalazła się w Lublinie i w tymże Lublinie zaczynała się rozgłośnia radiowa. I tak naprawdę Stefania była pierwszą spikerką polskiego radia w Nowej Polsce i nadawała różne utwory, ale były w międzyczasie dziury i w tych dziurach ona zaczynała coś opowiadać. I tak to się zaczęło. Ona oczywiście mówiła zawsze o tym z takim, właściwie z takim pobłażliwym lekceważeniem, no że to nie było nic ważnego, no tak sobie opowiadała. Tymczasem to się zaczęło bardzo podobać. Potem z Lublina przeniosła się z Jurandotem do Łodzi, dlatego że Warszawa tak naprawdę nie istniała wówczas po wojnie. I zaczynali nowy teatr, gdzie Stefania już pisała. Potem jej pisaniem, jej takimi monologami kobiecymi, ponieważ opowiadała o kobietach, mówiła, że to nie jest takie trudne, wystarczy spojrzeć w lustro albo pokłócić się z mężem i ma fantastyczne tematy. I te tematy są uniwersalne i ona mówi, czy w latach 50., czy 60., czy 70., właściwie bardzo mało w psychice kobiet i mężczyzn się zmieniło, więc były to takie obiegowe, zabawne tematy. Musiała tylko czasami zmieniać, nie wiem, walutę, czy też wartość pieniądza, czy kilka szczegółów zewnętrznych. Natomiast istota owych damsko-męskich spraw była podobna. Ja muszę powiedzieć, że późno zaczęłam czytać humoreski Stefanii, i uwielbiał jej mój mąż i wielokrotnie tak się bawiliśmy, że czytaliśmy sobie nawzajem owe kawałki i taki jeden, no, który uważam, że jest genialny i wszystkim Państwu polecam na jakikolwiek smutek. To jest tekst, który się nazywa Co byś zrobił, gdybym umarła. Ja przeczytam tylko kawałeczek, ale naprawdę jest to ekstrakt inteligencji Stefanii Grodzieńskiej, umiejętności śmiania się z siebie samej i z innych. Otóż, co byś zrobił, gdybym umarła? Ożeniłbyś się ponownie? Mąż. Na pewno nie. Żona. Dlaczego nie? Nie podoba ci się małżeństwo? Podoba mi się. To dlaczego byś się znów nie ożenił?
No dobrze, ożeniłbym się. Żona ze skrzywioną miną, naprawdę? Mąż głośno wzdycha. Spałbyś z nią w naszym łóżku? A gdzie indziej mielibyśmy spać? Zdjąłbyś moje zdjęcia i zamiast nich wywiesił jej zdjęcia? To by było chyba w porządku. I pozwoliłbyś jej grać moimi kijami do golfa? Nie no, nie mogłabyś ich używać. Jest przecież leworęczna. I tak dalej, i tak dalej. Stefania mówiła, no rzeczywiście wystarczy spojrzeć w lustro, wystarczy przejść koło Jurandota i właśnie tego rodzaju monologi się stają. Oczywiście do tego trzeba było mieć jej talent i jej, no właśnie jej poczucie humoru. Mówiła o kobietach w taki sposób specyficzny. Wymyśliła postać Alicji, o gołębim sercu i takimże muszczku i prowadziła z nią niekończące się dialogi, czyli dialogi autorki, czyli mnie, z kretynką, czyli Alicją i wypowiadała zdanie, które dzisiaj nie jest zbytnio cenzuralne, a brzmi ono mianowicie: kobieta, w której nie drzemie ani cień idiotki, jest nie do zniesienia. Możemy to zdanie zaczernić i nie mówić go głośno, ale tego rodzaju poczucie humoru reprezentowała w swoich licznych humoreskach, które jako można ciągle kupić jako wyznania chałturzystki, czy jestem niepoważna, czy felietony humoreski, kawałki żeńskie, męskie i nijakie. Tutaj cała biblioteka obfituje w humor Stefanii. I teraz, jak to jest, że człowiek jest znany z promiennego uśmiechu, a skrywa tajemnicę? Ja muszę powiedzieć, że ona mi na to nigdy nie odpowiedziała. I swoje wspomnienia wojenne tak naprawdę mówiła szeptem. To były najbardziej, jedne z bardziej intymnych wyznań, jakie słyszałam i które Stefania kazała mi zapomnieć. W swojej książce o Jaroszym, Urodził mnie niebieski ptak, powiedziała, że jej życie tak naprawdę dzieliło się na trzy okresy. Pół życia, to było przed wojną, prawie drugie pół życia to była wojna i mały, króciutki kawałek od 45 roku do końca. I proszę zobaczyć, jaki to jest dziwaczny podział. Czyli wszystko to, co najważniejsze, zdarzyło się wtedy, kiedy uczyła się po to, by być tancerką. Była modelką w domu Hersego. Była wielbicielką wiadomości literackich, gdzie czytywała teksty Ireny Krzywickiej i nie była zgorszona tymi tekstami o pierwszej krwi czy o świadomym macierzyństwie. Potem zaczynała tańczyć, potem zaczynała pisać. Potem weszła w środowisko także dzięki Jurandotowi, który ją wypatrzył w 1937 roku. To też jest jeszcze zresztą znakomita anegdota. Ona mówi, że były cztery girlasy. Trzy blondynki i jeden kurdupel, brunetka bez piersi. To była właśnie ona. I bardzo się spodobała Jurandotowi. Bardzo szybko zamieszkali na Poznańskiej 12 w kawalerce tutaj niedaleko. I w pewnym momencie Jurandot podarował jej książkę z dedykacją mojej żonie. I ona mówi, ale nie wiedziałam, że ty masz żonę. A on na to powiedział, jeszcze nie mam, ale ty nią będziesz za chwilę. Pobrali się i byli razem do jego śmierci w 79 roku. I Stefania mówi, że to było wspaniałe małżeństwo, chyba dlatego, że ona wolała góry, on wolał morze, ona jadła ryby, on jadł mięso i łączył ich humor, łączył ich brycz. Brydże były bardzo ważne w domu Stefanii Grodzieńskiej i no właśnie łączyła ich tajemnica przeszłości getowej. To było to coś, o czym w ich domu się nie mówiło,
córka Jurandotów, Joanna, urodzona po wojnie, dowiedziała się o przeszłości rodziców dopiero kiedy miała lat 14 i było to w drodze do Treblinki, gdzie być może, to nie jest jasne, zginęli ukochani rodzice Jurandota, za którymi oni oboje poszli do getta. Więc Sapcia i Pikwik, tak oni nazywali jego rodziców, zginęli wywiezieni zapewne tam. Wtedy Joanna w ogóle się dowiedziała o tym, że jest getto, ale Jurandotowi w domu nie mówili getto. Słowa getto nie wypowiadano. Mówiono, jeśli już chcieli nazwać to miejsce, mówiono o tym wesołe miasteczko. I proszę zobaczyć, cóż za dziwaczny sposób porozumiewania się. Joanna mówi, że pamięta, jak ojciec krzyczał nocami i pamięta, że matka nigdy nie wyrzuciła kawałka chleba. Stefania zawsze jadła stary chleb. To samo robi moja mama. Nie kupuje świeżego chleba, dopóki nie zostanie zjedzony chleb, który jeszcze jest. Bo pamięta i ona, i druga pani pamięta, co to jest głód. I to nie pozwala, nie wolno marnować chleba. Ja nie wiedziałam, słysząc o Stefanii jako młoda osoba i później czytając te humoreski, że to właśnie ona jest autorką zbioru wierszy wydanych pod pseudonimem Stefania Ney, Dzieci getta. I to jest tak inny walor emocjonalny twórczość Stefanii powojenna i tych kilkanaście wierszy, dlatego myślę, że warto jeden, a może dwa takie wiersze usłyszeć po to, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to się dzieje, jak to jest możliwe, że ktoś ma za sobą taki świat, taki ciemny okres, który nabrzmiewa gdzieś tam w środku, on jest. Tymczasem kryje się za takim lekkim uśmiechem. Zosia. Zosia całe 3 lata, całe swoje życie nie widziała ni lasu, ni łąki, ni rzeki. I nawet nie wiedziała, że istnieją kwiaty i że ziemię zamyka horyzont daleki. Zosia kiedyś śmiała, miała 2 dołeczki i mama ją w te dołki zawsze całowała. Ale śmiała się rzadko, bo 3-letnia Zosia rozumiała już dużo, chociaż taka mała. Zosia pytała mamy, czy na całym świecie dzieci są żydowskie, a auta niemieckie. A mama tak marzyła, że wojna się skończy i Zosia już nie będzie Żydówką, lecz dzieckiem. Zanim Niemcy wywieźli mamę do Treblinki, mama otruła Zosię, żeby nie cierpiała. Dla siebie miała 2 tabletkę na stole, ale o sobie widać potem zapomniała. To jest ta sama Stefania Grodzieńska, która wywoływała salwy śmiechu na widowniach Teatru Syrena i na tych wszystkich objazdowych koncertach, gdzie jeździła jako owa chałturzystka z Januszem Minkiewiczem, z Ireną Kwiatkowską, z Aliną Janowską, z Jerzym Brusikiewiczem. To jest ta sama osoba. Żabka oraz kieszonkowe tragedie. To jest ilustracja Hagi Janiny Gosławskiej, bardzo popularnej w latach 50. i 60. rysowniczki Szpilek. Wędrujemy. Wędrujemy po Polsce z występami autorskimi. Brzechwa, Minkiewicz, Wiech, Fok i ja. Czujemy się bardzo sławni. Jedno z miast. Wchodzimy do hotelu, jak zwykle, z fałszywie skromnymi minami.
Przyjechaliśmy na występ. Wczoraj zamówiono tu dla nas pokoje. Zwracamy się łaskawie do portiera. W porządku, są pokoje dla jakiejś trupy, odpowiada portier. Więcej was nie ma, to już wszystko? Potwierdzamy, lekko speszeni. Ale to nic, widocznie nie podano mu naszych nazwisk. Za chwilę oszołomimy go przy wypełnianiu kart meldunkowych. Fok Mieczysław, dyktuje nasz uroczy piosenkarz swym drogocennym głosem. Dla pana Foka pokój 14, odpowiada portier. Kolej na mnie. Grodzieńska, rzucam z niedbałym wdziękiem. Imię, upewnia się portier, ukrywając wrażenie. Stefania. Zawód. Tresura małp, wtrąca jeden z kolegów. Portier pisze starannie. Tresura małp. Następny jest Minkiewicz. Portier przypatruje mu się. Pana to ja skąd znam, mówi. Minkiewicz uśmiecha się skromnie i dyktuje znacząco. Minkiewicz. Janusz Minkiewicz. A nie, to ja myślałem kogo innego. Minkiewicz nie słyszałem. Jesteśmy z panem Brzechwą, mówię z naciskiem. Dla pana drzewko pokój 16. Ostatnia nadzieja Wiech. I Wiech nie zawodzi. Na dźwięk jego nazwiska portier nareszcie się ożywa. Pan Wiech woła radośnie. Bardzo się cieszę. Pan jest pewnie krewnym nieboszczyka Wiecha, co miał materiały piśmienne na rogu. Bardzo porządny człowiek. Po naradzie doszliśmy do wniosku, że portier udawał obojętność. Rzeczywiście, udawał. Po chwili usłyszeliśmy jego podniecony głos. Hela, hela, cyrk przyjechał. Proszę Państwa, może nawet na ten czas zamknięcia, który nas tak potwornie przygnębia, Stefania byłaby lekarstwem. Lektura Jurandota, opowieści o teatrze w getcie, pokazuje, i on zresztą to podkreślał wielokrotnie, że śmiech może być ratunkiem przed najgorszym. Pierwszy raz zetknęłam się z tym, że w getcie są kawiarnie, są restauracje, są teatry, są orkiestry. Kiedy zajmowałam się Wierą Gran, a opowiadała mi o tym także Stefania, mówi o tym Jurandot. Oni najpierw pokazywali rewie w Melody Palace, natomiast potem Jurandot został dyrektorem Teatru Femina. Teatru Femina, który po latach był kinem Femina i stoi w tym samym miejscu, wówczas to było Leszno. I tam pokazywali spektakle, prawdziwe spektakle. I Stefania opowiadała mi, że Wiera Gran zresztą także, że kiedy byli na scenie, kiedy widzieli przed sobą publiczność, czuli się jak ludzie w tym mieście za murami, gdzie przestawali się czuć jak ludzie. Opowiadała, że występowały tancerki prawie nagie w trykotach i było tam strasznie zimno, publiczność była ubrana. I po zakończeniu numeru była cisza i one musiały dopiero patrzeć na oklaski, ponieważ ludzie byli w rękawiczkach i nie było słychać, że klaszczą. Druga rzecz, która je strasznie dziwiła, to, że na początku jeszcze, w 1941 roku, oni tam byli do wielkiej akcji, 2 lata, podobnie jak Wiera Gran, że dostawały one, kobiety, aktorki, tancerki, dostawały kwiaty. Myślały sobie, ile to można by chleba kupić za te piękne róże. Ale jednak to był dowód na to, że teatr, że muzyka w getcie były potrzebne i że potrzebny był humor. Jurandot starał się, on pisał jeszcze teksty przecież, pisał sztuki do swojego teatru w getcie. Ludzie się śmiali, dlatego że usiłowali w ten sposób oswoić lęk, czy też poskromić lęk. Był taki kuplet, który Stefania wykonywała w getcie o wszach.
To był taka, była piosenka o zwierzętach, że dużego słonia w getcie nie można spotkać, ale można spotkać małą wesz i bardzo łatwo tą wesz ze sobą zabrać. I potem ona przechodzi dalej i jest z nami. Publiczność zaśmiewała się, a było to podczas epidemii tyfusu w getcie. Czyli tak naprawdę rozumiem, dlaczego Stefania Grodzieńska w taki sposób podzieliła swoje życie. Całe życie przed wojną, całe życie, okres okupacji, w tym getta, wesołego miasteczka, jak mówili w domu, i wszystko, co było dalej. Getto, wesołe miasteczko, 2 lata. Potem Stefania i Jerzy Jurandot przedostają się na aryjską stronę. Ona mówi, że trzeba było wielu cudów, żeby ocaleli. Dotychczas się nie rozstawali, w tej chwili musieli się rozstać. Okazało się, że ukrywali się oboje pod Warszawą. On w Morach, ona w Gołąbkach, to jest niedaleko Babic. Ona tam była nianią, guwernantką, gosposią. On był stróżem w jakimś ogrodniczym przedsiębiorstwie. Stefania też opowiada o bardzo ważnym adresie na Filtrowej 68, mieszkania 33. To był adres pana Wacka, elektryka, który pomagał wszystkim, którzy znajomym, którzy uciekali z getta i potem mieli znaleźć swoje miejsca na aryjskiej stronie. Zresztą określenia aryjska strona Jurandot nie znosił i wielokrotnie o tym mówił. Co to znaczy? My też byliśmy Polakami. Byliśmy Polakami, byliśmy Żydami. Jurandot bardzo kochał Warszawę, podobnie jak Stefania. I gdziekolwiek był, zawsze za Warszawą tęsknił, ale mówi, że najbardziej za nią tęsknił właśnie w getcie, na ulicy Siennej, kiedy ta jego Warszawa była cała po drugiej stronie, była za murem, była po tejże niezrozumiałej aryjskiej stronie. Ciekawe, że kiedy udało im się ocaleć właśnie w Gołąbkach, dzięki rodzinie Kijkowskich, o której Stefania bardzo wiele zawsze opowiadała, jej pierwszym adresem chwilę mieszkała znowu na Filtrowej, tam, gdzie jeszcze pracowała jako fryzjerka podczas okupacji, zaraz po ucieczce z getta. Ciekawy jest też ten adres Poznańska 12, gdzie Jurandotowie zamieszkali zaraz po ślubie, ponieważ we wrześniu 1939 roku uderzyła w ten dom bomba i wyrwała kawałek ich sypialni. Oni potem tam jeszcze się wprowadzili i za chwilę w tym miejscu, Poznańska, Chorza, Wilcza, to były te wspaniałe kamienice, zamieszkali Niemcy i wszystkich stamtąd wyrzucili. Wówczas Jurandotowie przez chwilę byli na Złotej z rodzicami Jurandota i potem przenieśli się do getta, do coraz gorszych mieszkań, które zamieniali, by potem opuścić getto. Natomiast ważny jest dla tej rodziny adres na ulicy Słonecznej, gdzie przemieszkali tak naprawdę całe swoje powojenne życie. I Stefania bardzo zabawnie opowiada o tym, w jaki sposób zmieniało się miasto. Tłumaczyła taksówkarzowi, gdzie jest ulica Słoneczna, więc najpierw to było między kinem Mostwka, hotelem milicyjnym i ambasadą radziecką. Natomiast potem było to między hotelem Karat, ambasadą rosyjską i Silver Screenem. I to była ciągle ta sama ulica Słoneczna, jakby na tyłach Puławskiej. I Grodzieńska była zachwycona, że obok jest Park Morskie Oko, ponieważ ona, wielbicielka Tatr,
nagle ma niedaleko park morski około. Uważa, że to jest szalenie zabawne. I takie piękne wyznanie wiary w stosunku do Warszawy. Ona mówi tak. Kocham Warszawę. Kocham każde miejsce, gdzie w czasach mojej młodości coś było, a teraz jest coś innego. Kocham każdy lokal, który kojarzy mi się z tańcem, wódką i pieczarkami z patelni, a w którym teraz mogłabym wziąć kredyt albo kupić telefon komórkowy. Kocham też każde miejsce, gdzie kiedyś stałam w kolejce po papier toaletowy, a teraz mogłabym zjeść beef bourguignon au vin. Kocham każdy dom, w którym bywałam u nieżyjących przyjaciół. Kiedy jeszcze żyli, oczywiście. Kocham dwa miasta. To, którego już nie ma i to, które już jest. Oba są moje, a ja jestem ich. To jest piękne wyznanie wiary, miłości do Warszawy, którą ona oswoiła i która stała się jej domem. Ona, która jest dzieckiem urodzonym w Łodzi, ale tak naprawdę w Łodzi urodzonym przypadkiem, ponieważ jej mama jechała z Genewy do Paryża i przypadkiem wstąpiła do swojej matki i tam powiła Stefanię. Jej mama, która krążyła po świecie, która bardzo dużo czasu spędziła w Paryżu i we Francji, była również w Moskwie. Jurandot zawsze był wyrozumiały dla Stefanii i mówił, że rozumie, że ona nie umie gotować, no bo takie dziecko emigrantów przerzucane po świecie, to nie mogła nabyć tych kulinarnych czy też kuchennych umiejętności. Warszawa stała się domem dla wielu ludzi, którzy no właśnie nie byli związani z nią tymi korzeniami przeszłości. I ona zawsze powtarzała, że nie ma grobów swoich rodzinnych. I te powązki warszawskie stały się jej ostatnim miejscem. Jej, Jurandota, którego pochowała wcześniej i w tej chwili również ich córki Joanny. Kiedy Stefania była już starszą panią, lubiła bardzo siadywać w oknie. I tak napisała. Dobrze mi na mojej ulicy. Mam nadzieję, że kiedy z przyczyny niezależnej przestanę sterczeć w tym oknie, niektórzy z okiennych przyjaciół to zauważą. Non omnis moriar dzięki oknu w kuchni. I rzeczywiście nieobecność Stefanii przy oknie w kuchni została zauważona i chociaż pochowaliśmy ją już 11 lat temu, ciągle jej brakuje. Ja mam taką potrzebę obcowania z jej tekstami, które są samą mgiełką, żartem i lekkością, ale są podbite tym, co o niej wiem i co jest takim ciężarem, co jest takie nabrzmiałe właśnie w tych dzieciach getta, w tych wierszach wojennych, do których potem, proszę sobie wyobrazić, to się ukazało raz pod pseudonimem w 1949 roku i nigdy później. Tymczasem ona wydała tony książek, humoresek, wyznań, fragmentów, kawałków, felietonów, w szpilkach, w przekroju. Wszędzie bawiła, wszędzie tańczyła, wszędzie prezentowała tą lekkość, tak jakby sądziła, że dzięki temu będzie lżej. Jeszcze coś, co jest dla mnie również bardzo ważne. Stefania Grodzieńska uwielbiała prozę Romain Gary, czyli autora Obietnicy poranka. I to była dla niej, jak nazywała ją, książka kultowa. Dlatego, że jest to książka o nostalgii do dzieciństwa. Jest to książka o matce, która daje nam wszystko i w pewien sposób kształtuje los. To jest książka o
ciągłym poszukiwaniu własnej drogi i przemieszczaniu się w świecie. I muszę powiedzieć, że dla mnie, która w tej chwili zajmuje się postacią Ramengali, to było bardzo ważne to, że ona go również dostrzegła. I jeszcze jeden szczegół, również podobny, mianowicie kiedy Jurandotowie znaleźli w Łodzi swoje pierwsze mieszkanie, na ścianie wisiał portret Hitlera. I w jednej z książek, W życiu przed sobą, Ramengali, pani Roza, jak ma wielkie kłopoty, jest jej bardzo smutno, to wyciąga spod kanapy portret Hitlera i mówi: no co to są teraz za kłopoty? Wtedy to ja miałam problem. I Stefania twierdzi, że ona robiła to samo. Co więcej, ona mówi, że ona to wymyśliła pierwsza. Że ona to wymyśliła wtedy w tym mieszkaniu powojennym, natomiast powieść Ramengali, ta akurat, to są lata 70. Czyli kolejna wspólność i kolejny ów żydowski humor, o którym się mówi przy okazji Ramengali i przy okazji Grodzieńskiej, chociaż przy okazji Grodzieńskiej nie używa się słowa żydowski, używa się słowa humor. Jurandot bardzo dużo pisał o szmoncesie i ten szmonces nie miał nic wspólnego z żydłaczeniem. To był szczególny sposób używania języka. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak? I to jest ten smak owego żydowskiego humoru szmoncesowego. I to są też te skrzydła, które mają słowa Stefanie Grodzińskiej. Po niemieckie mieszkanie w Łodzi, gdzie Jurandotowie świętowali koniec wojny, na ścianie portret Hitlera. I Stefania patrzy na ten portret Hitlera na pocieszenie, jak mówi. Podobnie jak pani Roza w życiu przed sobą Ramengali. Z tym, że Stefania twierdzi, że ona to wymyśliła pierwsza. Patrzy na tego Hitlera i mówi: wtedy było gorzej, zawsze to jedno duże zmartwienie mniej. Jurandot był wspaniałym dyrektorem teatru przed wojną i za czasów getta. I po wojnie również tworzył swój teatr. I Teatr Syrena to było takie jego dziecko. Teatr Syrena powstał w ujeżdżalni koni na ulicy Litewskiej. I aktorzy także brali udział, symbolicznie rzecz jasna, w budowie tego teatru. I to było takie miejsce przez Jurandota wymyślone, oswojone, które on swoją inteligencją, błyskotliwością ożywił. I znany był z tego nie tylko, że był wybitnym satyrykiem, o czym Stefania mówi, że to nie jest zawód, tylko sposób patrzenia na życie, ale także był bardzo lubiany przez personel, nie tylko przez aktorów, ale także przez bileterów, przez załogę, tą techniczną poza sceną. Jurandot był takim rzeczywiście wspaniałym gospodarzem, który wraz z nimi tworzył to miejsce. No właśnie, Stefania w pewnym momencie się zorientowała i pisze o tym wielokrotnie, bardzo zabawnie, że ona nie będzie Kwiatkowską, tak? I nie będzie Hanką Bielicką, i nie będzie Aliną Janowską. Więc postanowiła zarabiać na swoim gadaniu, ale aktorzy ci właśnie i bardzo wielu innych występowali przez lata całe w Teatrze Syrena, który stał się takim miejscem dobrej, wspaniałej rozrywki i operowania humorem na tej zasadzie, na jakiej Jurandot operował humorem również w getcie, po to, żeby oswoić kanty rzeczywistości, żeby wyśmiać coś po to, żeby się bać mniej. Stefania nie miała rodzinnych pamiątek, i tak naprawdę miała tylko dwie drobne rzeczy. Zresztą mówiła ciągle, że ona jest najlepsza w gubieniu. Jak coś trzeba zgubić, to na pewno będzie ona i to wiadomo. Nawet w domu się mówiło, to mama zgubiła albo to babcia. Babcia schowała, tak, że już na pewno nie będzie można znaleźć. Ale
na swoje urodziny, były to 14 urodziny, poprosiła mamę o tom wierszy Tuwima. I dostała ten tom wierszy Tuwima z dedykacją mamy. I to jest wszystko, co ma po mamie. I napisane jest tam Stefuńce Muś. To jest po mamie. Natomiast po dziadku był medalik, w którym było zdjęcie babci, czyli żony dziadka i Stefci małej. I to był medalik, który dziadek zawsze nosił przy dewizce i pozwalał się Stefanii małej nim bawić. Potem dziadek zmarł, potem była wojna, potem ona miała ten medalik jakoś ze sobą i kiedy poszła do getta i kiedy była w Gołąbkach i potem on zniknął. I kiedy Jurandot wrócił do miejsca swojej kryjówki, właśnie tam pod Warszawą, w spalonej ziemi, w resztkach tego domu, znalazł właśnie ten medalion. I to były te dwie rzeczy, które łączyły Stefanię tak naprawdę z jej rodziną. Tyle, a tak bardzo ją tworzyło. Ona bardzo wiele opowiada o matce i opowiada bardzo wiele o dziadku, którego niezwykle kochała. I dziadek zawsze jej mówił, no mam nadzieję, że nie jesteś taką wariatką jak twoja matka. A ona o tym wariactwie swojej mamy opowiadała również z lekkością. To była osoba, która potrafiła się cieszyć życiem. Miała to coś, co jest bardzo rzadkie. Umiała się cieszyć, umiała radość, nauczyła się radości. Ja się zastanawiam często, czy nie dzieje się tak z ludźmi, którzy przeszli przez piekło, którzy poznali granice człowieczeństwa, którym było już tak źle, że teraz, no właśnie, za Hitlera było gorzej. I cieszyło ją wszystko, cieszyły ją góry, które kochała i na które się wspinała z Wawrzyńcem Żuławskim. Cieszył ją Park Morskie Oko. Cieszyły ją niezwykle występy i kontakt z publicznością. A potem jeszcze pod koniec życia bardzo ją cieszyły krzyżówki. Przyjaźniła się z Władysławem Kopalińskim, który wydał i napisał bardzo wiele wspaniałych słowników i ona uważała, że to są najważniejsze księgi, jakie istnieją. Potrafiła znaleźć radość w drobiazgach, co jest takie szalenie trudne. I będę się upierać, że to było przez to, co przeżyła i także przez to, że potrafiła generować ów śmiech, potrafiła obśmiać los, który był tragiczny, a potem trudny, a potem niewygodny, a potem nie zawsze nam sprzyjał. I myślę sobie, że taka postać, jak owa drobna tancerka ze szkoły prusickiej, ta kurdupel, jak ona mówi, bez piersi, miała w sobie niezwykłą siłę i właśnie nauczyła mnie tego, że kiedy się śmieje, to jest mi lżej. Nie wiem, czy to są dobre życzenia na dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy tak można oswoić tę rzeczywistość, ale można przynajmniej spróbować. I mimo, że Stefania nie mówiła o getcie, mimo, że czasami szeptem opowiadała o wesołym miasteczku, to ono w niej było. Tak jak mur warszawskiego getta jest w Warszawie, on jest, on ciągle istnieje. To jest blizna tego miasta. Niezwykle ważna. I także niezwykle ważna dla mnie.